Gość Radia Oko Marta Mierzejewska na 88 i Pułafem Witam Panią Kamilę Gasiuk-Pichowicz, prawniczkę, ekonomistkę, polityczkę, posłankę na Sejm ósmej kadencji. Jest Pani ekonomistką, więc zacznę naszą rozmowę od budowy elektrowni w Ostrołęce. Czy będziecie rozliczać Prawo i Sprawiedliwość za tę inwestycję, za utopione w niej pieniądze? Z pewnością, dlatego że nie ma bezpiecznego państwa bez demokracji, bez wolności, a nie ma demokracji bez rozliczania tych, którzy łamią prawo. Mówiąc wprost, nie ma praworządności, jeżeli politycy nie wiedzą, że za łamanie prawa spotka ich to, co przewiduje prawo. Ja nie mówię o tym, że. My jako politycy będziemy rozliczali polityków PiSu. Mówię, że zajmą się tym i niezależna prokuratura i niezawisłe sądy. Nie chodzi nam o żadną wendetę, o polowanie na czarownice. Zależy nam na tym, aby ci, którzy łamią prawo, ponieśli twardą odpowiedzialność na gruncie prawa karnego. Nie ma równych i równiejszych. I jeżeli mamy do czynienia z taką ewidentną niegospodarnością, jak w przypadku elektrowni w Ostrołęce, gdzie nie licząc się z kosztami, z wynikiem ekonomicznym, z polityką ekologiczną Unii Europejskiej, Duda i PiS obiecywali tutaj w Ostrołęce elektrownię węglową. Gdy wycięto 75 hektarów lasu, a dzisiaj mamy dwie kupy gruzu, które są warte 1,5 miliarda złotych, jak oceniają eksperci. Niektórzy nawet mówią 4 miliardach złotych, to ci ludzie muszą ponieść odpowiedzialność za ten stan rzeczy. To są zbyt duże środki, które nie trafiły mimo obietnic polityków PiSu do obywateli, szczególnie do mieszkańców Ostrołęki, że ta niegospodarność musi być rozliczona. Ludzie słyszeli tutaj, że popłynie prąd do mieszkańców Ostrołęki, będą miejsca pracy, a to, co widzieliśmy, to tylko płynącą w dużej ilości kasę do działaczy, znajomych działaczy, członków rodzin działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Tak być nie może. To skoro jesteśmy przy tej odpowiedzialności, to proszę odnieść się do tak zwanej afery wizowej. To jest sytuacja pokazująca, jak w soczewce, hipokryzję i wielkie zakłamanie PiSu. Z jednej strony PiS rozkręca antyimigrancką atmosferę. Tutaj w Polsce, próbuje zorganizować referendum dotyczące wpuszczania migrantów do Polski, a z drugiej strony tworzy korupcjogenny system system dziurawy jak sito, który jest w stanie wpuścić do Polski 250 tysięcy migrantów z Afryki i Azji. Więc z jednej strony słyszymy od polityków pis słowa o pierwotniakach, chorobach przenoszonych przez migrantów, a z drugiej strony wpuszcza się 250 tysięcy migrantów z Afryki i Azji. Polskie wizy mogły być kupowane na bazarach gdzieś w Afryce. Jakie to jest dbanie o bezpieczeństwo polskiego kraju? Polska jest w tym momencie naprawdę niebezpiecznym krajem w takim rozumieniu, że nie da się sprawdzić pod względem bezpieczeństwa 250 tysięcy ludzi, których się przepuściło przez polskie granice. Tego po prostu się nie da zrobić. I teraz słyszymy, że pisowski rząd podejmuje jakąś uchwałę dotyczącą bezpieczeństwa polskiego. I granic. Czy uchwała jest w stanie? zatrzymać kogokolwiek na granicach przecież to jest kpina z polskich służb konsularnych, z polskich służb granicznych i jeszcze ci ludzie są w stanie mówić murem za polskim mundurem, jak kpią, kpią ze straży granicznej, jeżeli wystawiają ich do pilnowania dziurowego płotu, przez który przechodzą wszyscy jak chcą, a z drugiej strony przepuszczają przez dziurawy jak sito system 250 tysięcy migrantów z Afryki i Azji. To są po prostu kpiny z bezpieczeństwa Polaków, odbudowanie silnej Polski również na tej arenie międzynarodowej. To trudne zadanie, więc proszę powiedzieć, od czego pani by zaczęła. Podstawą bezpieczeństwa jest w mojej ocenie stabilny system prawny, czyli demokracja, poczucie naszej wolności. Każdego dnia widzimy, jak ta nasza wolność jest odbierana, począwszy od takich najprostszych rzeczy, od atmosfery, w której czujemy się swobodnie, mogąc krytykować niewłaściwe działania rządu. Ile razy słyszałam od osób, które spotykam gdzieś na tym swoim wyborczym szlaku, że właśnie ta atmosfera robi się duszna, robi się taka ciężka, że trudno powiedzieć wprost nawet o największych niegodziwościach tej władzy, największej krzywdzie wyrządzanej ludziom. Przypomnijmy sobie historię chociażby z początku tego tygodnia dotyczącą posłanki Kingi Gajewskiej. Wystarczyło, że stanęła kilkaset metrów od wiecu premiera Morawieckiego i powiedziała, ten pisowski rząd sprowadził do Polski 250 tysięcy migrantów z Afryki i Azji. I co się stało? Została Zawleczona przez policjantów mimo immunitetu poselskiego do politycyjnego radiowozu ze złamaniem konstytucji, ze złamaniem ustaw. A kilka dni wcześniej pisowski propagandista, przerywając konferencję, wkraczając między dziennikarze a polityków, którzy tą konferencję zwołali, nie poniósł żadnych konsekwencji. Nikt go nie zaczepiał. Pamiętam wiece, na które przychodzili pisowscy bojówkarze z trąbkami, jakimiś bębnami i przerywali je dokumentnie. I też nikt nie reagował z policji. Policja dzisiaj jest wykorzystywana przez polityków władzy do celów partyjnych, do, do ochrony władzy, do ochrony jej... Jej interesów, a nie do ochrony obywateli. I to jest rzecz absolutnie niegodziwa, bo to, czy czujemy się bezpiecznie w Polsce, zależy także od tego, że jesteśmy w stanie zaufać policji. W policji pracuje na, naprawdę dziesiątki, setki osób, które każdego dnia narażają swoje życie, wykonują ciężką, nie najlepiej wynagradzaną pracę. I dzisiaj politycy PiSu wykorzystują z policjantów i policjantki, którzy powinni zapewnić nam poczucie bezpieczeństwa. Do politycznej roboty po prostu szargają policyjny mundur, wykorzystując go w ten sposób. Mam wrażenie, że teraz w Polsce jest czas kobiet i że to może być taki przełomowy moment na miarę tego, co kiedyś dla nas wywalczyła Solidarność. Jak pani to odbiera? Jest zdecydowanie tak, jak mówi pani redaktor. My wszyscy to czujemy, pokazują to wszystkie badania. To zwycięstwo 15 października opozycji będzie zależało. Od aktywności udziału w tych wyborach kobiet. Dlatego my razem z Barbarą Nowacką, Aleksandrą Gajewską, panią Marszałek Kidawą Błońską, organizujemy taką akcję Kobiety na Wybory. I jedna z jej odsłon moja miejsce tutaj właśnie na Mazowszu byłyśmy w Węgrowie, w Mińsku Mazowieckim i zachęcałyśmy właśnie kobiety do tego, żeby pójść na wybory. Ja mam takie głębokie przekonanie, że to jest czas kobiet, i widać to zwłaszcza w koalicji obywatelskiej. Po pierwsze, widać to na naszych listach, gdzie na tych miejscach, które się tak umownie w politycznym slangu nazywa miejscami biorącymi, właściwie pół na pół mamy kobiety i mężczyzn. Mamy na listach połowę kobiet, połowę mężczyzn i jesteśmy pod tym względem absolutnym liderem wśród wszystkich partii politycznych na polskiej scenie. I myślę, że to będzie przełomowy rok, jeżeli chodzi o ilość kobiet, które dostaną się do parlamentu i jest w tym bardzo duża zasługa koalicji, będzie w tym duża zasługa koalicji obywatelskiej, a przede wszystkim naszego szefa Donalda Tuska, który właśnie taką wizję równouprawnienia widzi. Bo trzeba to powiedzieć bardzo jasno. Ja jestem prawniczką i za każdym razem, kiedy myślę o prawach człowieka, to mam świadomość, że to są prawa kobiet i odwrotnie. Prawa kobiet to są prawa człowieka. One w ostatnich latach były pod wieloma względami łamane. Przede wszystkim dlatego, że politycy PiSu mają taką dziewiętnastowieczną Wizję modelu rodziny z kobietą w domu, a więc z pewnymi prawami, które są ograniczone. Ograniczali kobietą podstawowe prawo jakim jest decydowanie o tym, ile i kiedy chcemy mieć dzieci. My jako koalicja obywatelska zmienimy to. Mówimy, kobieta ma prawo o tym decydować, a zatem ma prawo podjąć decyzję także o prawie do przerwania ciąży do 12 tygodnia ciąży. Mówimy bardzo jasno o dostępie bez recepty do antykoncepcji awaryjnej. Mówimy także o dostępie do ginekologa, do odpowiedniej opieki ginekologicznej, do badań prenatalnych, które nie mogą być warunkowane ideologią lekarza czy jakby jego przekonaniami wewnętrznymi. To jest nasze prawo, prawo kobiet zapisane w Konstytucji do dobrego leczenia, do leczenia naszego zdrowia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Dlatego mówimy bardzo jasno in vitro. Dla tych wszystkich par, które zmagają się z niepłodnością, musi być refundowane z budżetu państwa. Mówimy też bardzo jasno, będziemy wspierali te kobiety, które podejmą wysiłek powrotu do pracy, na przykład z małym dzieckiem. Chcemy je wesprzeć 1500 złotowym takim wsparciem, które nazywamy umownie babciowym, ale to mogą być pieniądze przeznaczone na opiekę nad dzieckiem, czy to w żłobku, czy właśnie poprzez wynajęcie opiekunki czy niani. Wiemy po prostu, że Dobrobyt bierze się z pracy, więc wspieramy te kobiety, które ten wysiłek powrotu do pracy z małym dzieckiem podejmą. Nasz program jest absolutnie programem, który wspiera Kobiety wspiera aktywność i widać to w każdym jego obszarze. A jak pani by oceniła relacje między kobietami, przedstawicielkami różnych partii? Czy uważa pani, że kobiety potrafią ze sobą mądrze rozmawiać? Ja zajmuję się obszarem wymiaru sprawiedliwości i od samego początku wszystkie partie opozycyjne, jeżeli chodzi o ten obszar, starały się mówić maksymalnie jednym głosem. Trochę wyprowadzaliśmy ten temat spoza takiej bieżączki politycznej, bieżącego sporu politycznego, zdają sobie sprawę z jego fundamentalnego znaczenia dla funkcjonowania państwa. I mamy tutaj podpisane chociażby takie porozumienie dla praworządności. Więc ja, jako kobieta w tym obszarze, którym się zajmuję, jako prawniczka, czyli wymiaru sprawiedliwości, mam takie poczucie sukcesu, że udało się tu wypracować także z innymi kobietami reprezentującymi inne partie opozycyjne pewne wspólne rozwiązanie. Ale oczywiście widzimy także inne zachowania. Mamy na polskiej scenie politycznej kobiety, które Dużo wyżej stawiają swój własny interes ponad dobro ogółu. Widzimy to chociażby po polityczkach PiSu, które bez wahania są w stanie poświęcić dobro kobiet, ich dostęp do zdrowia, popierać rozwiązania, które prowadzą po prostu do śmierci, tragicznych śmierci kobiet, byle tylko zadbać o swoje kariery i swój własny interes. Przedstawiliście 100 propozycji na 100 dni nowego rządu. Część tych propozycji zapewne już padła tutaj podczas naszej rozmowy dzisiejszej. Co chciałaby Pani dodać, tak już kończąc nasze dzisiejsze spotkanie? Tak, przedstawiliśmy w Tarnowie nasz program, 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów. Jest to realna, możliwa do przeprowadzenia szybko zmiana, polegająca na poprawie jakości naszego życia. Jeden z tych konkretów to jest chociażby sięgnięcie po środki unijne, przede wszystkim KPO. To, co jest bolączką wielu z nas, to... Brak dostępu do opieki zdrowotnej. AKPO to są przecież pieniądze między innymi na nowoczesną opiekę zdrowotną. Tu będziemy mogli odczuć zmianę natychmiastową właściwie po sięgnięciu po te pieniądze. Takich rozwiązań, które. Wprowadzą szybką zmianę, szybką poprawę naszej jakości życia. Czy przywrócą na przykład poczucie sprawiedliwości, czy wolności? Jest wiele. To są rozwiązania dotyczące właśnie, tak jak powiedziałam, decydowania o tym, ile i kiedy chcemy mieć dzieci. Rozliczenia tych wszystkich, którzy rozkradali polskie państwo, czy dopuszczali do tego, żeby kobiety pokojowo protestujące były bite na tych demonstracjach. Tych ludzi, Rozliczymy, ale mamy też konkrety przeznaczone chociażby dla przedsiębiorców. Mówimy o konieczności zapłaty podatku PIT. Od faktur dopiero wtedy, kiedy te faktury zostaną opłacone. Mówimy o tym, że mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą małe firmy z niewielką ilością pracowników i dla których problemem jest przejście na chorobowe takiego pracownika, zostaną zwolnieni z tego obowiązku, bo zostanie ten obowiązek zapłaty chorobowego przerzucony na ZUS już od pierwszego dnia choroby pracownika. Mamy bardzo konkretne rozwiązania na pierwsze 100 dni rządów i wprowadzimy realną zmianę na lepsze, Życia Polek i Polaków. Dziękuję bardzo za spotkanie, drodzy Państwo. Kamila Gasiuk-Pichowicz. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gość Radia Oko.